Opole stało się mnie przynajmniej, ale i wielu innych. Po prostu wreszcie jakąś kontynuacją naszej ojczyzny, bo myśmy mieli przerwę. Rosja, później te chodzenie po Środkowym Wschodzie, po wszystkich krajach, później udział bardzo intensywny i mocny w wojnie, gdzie myśmy przyjęli te obowiązki brygady polskich oddziałów na Półwyspie Włoskim i cały czas walczyliśmy, proszę Państwa. I to pytanie Państwa, ono w sobie ma coś więcej, jeżeli tylko powiązanie wojskowe i tak dalej. To była też, to był też okres wielu 30 czy 40 lat oczekiwania, ażebyśmy się mogli spotkać znowu z polskością i z nimi współpracować. To jest coś, co jest trudno bardzo zrozumieć. Ale to było bardzo ważne dla nas i jest. Dla mnie Opole to jest Stanisławów, to jest Kałuż. Co więcej, taki jak ja, który pochodzi z południowych Kresów Polski, południowo-wschodnich. Proszę pana, tutaj połowa ludzi jedna, a kilka osób było moimi sąsiadami przed wojną. Syn mojego kolegi ze szkoły, moim portretem. Więc dla mnie jestem ostatni z własnym imieniem. Ale wiem, co było, bo rozmawiałem przez te 25 lat, zanim wszyscy umarli. Dla mnie powiązanie się z Opolem i wcześniejsze powiązanie się to koleżeńsko-wojskowe, to jest jakiś nawrót do uczestnictwa w pełnym sensie w życiu i działaniu Polaków między Polakami i z Polakami. To jest coś. Proszę się nie gniewać, to nie jest obraza, ale trzeba dużo mówić, żebyście to zrozumieli. Ja nagle się czuję znowu, tak jakbym był w Stanisławowie czy w Kałuszu. Dużo zasługi w tym podnosią ludzie. Przyjęli nas, przyjęli. Tam jeden czy dwóch zawsze są jacyś cudem wyprawiają. Ale Opole i wojsko, jednostka, którą później rozwiązali, i różne organizacje społeczne, czy polskie, czy jakie, przyjęli nas jak część swojej społeczności.